Witamy w naszej kuchni. Dzień dobry. Witamy. To jest nasz pierwszy vlog o treści paraolimpiada w piłce nożnej. Naprawdę nie polecam takiej paraolimpiady w piłce nożnej, gdzie możemy zobaczyć paraolimpiadę na siłowni. To się nazywa paraolimpiada na siłowni, ale też możemy zauważyć paraolimpiadę w piłce nożnej. Co mam tutaj powiedzieć? No tutaj widzę, że paru gierków tutaj próbuje grać w piłkę, ale coś im to na razie nie wychodzi. Starają się pokazać swoją wyższość. Każda drużyna próbuje czegoś dowieść, ale im zbytnio nie wychodzi, prawda? No przez co chwilę ktoś odchodzi, ktoś dochodzi, nie wiadomo co się... Tak, przyłączają się między drużynami. Dokładnie. Weźcie się! Nie, nie, to bierze, jak pan się czuje po meczu. Bardzo dobrze. Jak to się stało, że pan grał w tym zespole? Jak nie panu się udało tutaj dostać? Właśnie nie wiem, przegrałem życie. Albin, jak ci się podoba mecz? Średnio, ale ujdzie. Taka para olimpiada trochę, nie? No trochę. Para olimpiada, no. Witamy wszystkich, jesteśmy właśnie po meczu i chcielibyśmy zaczepić jednego z zawodników. Przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Otóż... To jak pan ma na imię? Damian. Jak to się stało, że panu się udało dostać do tej drużyny? Co pan zrobił, że udało się panu wytrwać w tej drużynie i dostać do tego meczu? Trafiłem do małowojnów. Ile bramek trafionych? Weźcie dzwonię, czy teraz tą grę. Ja mam pozdrawiać. Co jest? No dawaj, Kazi. Suba, dawajcie, łapę. No to ja, to jest ja koniec naszej... No dawaj, no. No to mówiłem. No dobra, teraz. No przecież słyszę. To jest koniec naszego pierwszego odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, zostawcie łapkę w górę i możecie suba zostawić komentarz oraz zasubskrybować, jak to powiedział Albin. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wychodzę. Zostawcie lajka dla tego niezwykłego gatunku niedźwiedzia polarnego.